Kochani, witajcie w Synejerze. Mam dla Was dzisiaj coś naprawdę wyjątkowego. Od dawna prosicie o rozmowy z ciekawymi ludźmi, a dzisiaj mam dla Was prawdziwą bombę. Mateusz Marzec to zdobywca wielu nagród w swoim fachu, wzór do naśladowania oraz absolutny mistrz fotografii ślubnej. Jestem przekonany, że ogromna ilość z Was chciałaby mieć chociaż część tej wiedzy, którą ma Mateusz, dlatego właśnie dzisiaj postaram się uchylić chociaż rąbka tajemnicy jego magii. Zapraszam. Ten film sponsorowany jest przez moją żonę Violettę oraz jej piękne i inspirujące projekty ubrań dostępne na www.thecolorofspace.com. Wszystkie projekty zostały stworzone z pasją i miłością do natury i sztuki, a ubrania zostały specjalnie dobrane oraz przetestowane dla zapewnienia najwyższego możliwego komfortu. Widzowie mojego kanału otrzymają 15% zniżki na pierwszy zakup używając kodu Synejera podczas opłaty, a mnie żona wcale nie zmusiła do tego nagrania. Prześlijcie pomoc! A, żaden Konrad nie ucierpiał podczas kręcenia tego klipu. Cześć, jestem Mateusz Marzec, jestem fotografem w swojej firmie Wiosenny Design. Zajmuję się głównie fotografią ślubną. Witaj serdecznie w Synejerze. Tutaj jesteś po raz pierwszy, ale na pewno duża ilość moich widzów już Ciebie zna z Twojej pracy. Dosłownie od moich widzów dowiedziałem się o Tobie, więc masz u mnie fanów, na pewno. Jak zaczęła się Twoja przygoda z fotografią? No, to jest długa historia, bo trzeba sięgnąć bardzo dawnych lat. Nasz tata był pasjonatem fotografii, miał dużo aparatów analogowych. No i często robił nam zdjęcia na wycieczkach, ja podpatrywałem, jak on to robi. Ale najbardziej zafascynowało mnie, gdy robił w naszym domu w łazience w takich domowych warunkach ciemnię fotograficzną. No i tam te wszystkie roztwory, te czynniki chemiczne, pamiętam do dziś ich zapach. No i tą magię, jak z pustych kawałków papieru nagle się pojawiały zdjęcia, fotografie. No dla mnie to był niesamowity szok. Pamiętam klimat tego miejsca, czerwona żarówka, ciemność dookoła, no niesamowicie mi to utkwiło w pamięci. No i myślę, że to był taki początek mojej przygody z fotografią. To mnie tak mocno zainspirowało do tego, co później robiłem. Powiem szczerze, że zawsze marzyłem o ciemni fotograficznej, także naprawdę zazdroszczę, że miałeś z tym styczność. Próbowałem nawet kiedyś zrobić sam u siebie, ale nie do końca mi to wyszło. Troszkę poplamiłem dywany i tak zostało na zawsze. A powiedz mi, mówisz, że twój tata miał aparat analogowy. Czy udało ci się zachować jakieś starsze aparaty? Może twój pierwszy aparat udało ci się zachować do teraz? Oczywiście. Mój tata miał, tak jak wspominałem, wiele aparatów analogowych, a najwięcej zdjęć i na tym się uczyłem była praktyka stara MTL5 i do dziś mam ten aparat, do dziś mam założoną kliszę i cały czas go użytkuję i go uwielbiam. To jest naprawdę taki mój biały kruk i nie rozstaję się z tym aparatem. Super. Czy na weselach też używasz aparatów analogowych, czy tylko dla przyjemności? Analogowych, tylko czysto hobbystycznie i po prostu z takiej nostalgii do tego, ale do pracy nie używam już aparatów analogowych. Już w zasadzie nigdy nie używałem, bo nie, już zaczynałem pracę, gdy już była era aparatów cyfrowych. Czy fotografia ślubna była dla Ciebie pierwszym wyborem, jeśli chodzi o jakby rodzaj fotografii? Nie, zaczynałem głównie od przyrody. Zawsze przyroda mnie inspirowała i uwielbiałem wychodzić na takie podróże i uchwycać piękno krajobrazów, a w szczególności owady. Zaczynałem, można powiedzieć, od fotografii makro. Leżałem gdzieś po szkole w trawach i fotografowałem biedronki, motyle, jaszczurki, no wszystko, co po prostu mi się nawijało pod obiektyw. To były początki mojej takiej przygody z fotografią i mój główny temat. Czy było coś konkretnego, co sprawiło, że jakby, nie wiem, czy zakochałeś się w fotografii ślubnej, czy po prostu przeszedłeś na nią z jakiegoś powodu, może finansowego, może znudziło cię, co zrobiłeś wcześniej? Jakiś był konkretny powód dla przejścia na fotografię ślubną? Powód był taki, że jakby fotografowałem już jeszcze jako nastolatek, to po prostu koledzy ze szkoły mnie kojarzyli, że robię zdjęcia, bo często w szkole jakieś tam się mini wystawy pokazywały z moimi pracami, no i dużo ludzi kojarzyło mnie po prostu, że lubię robić zdjęcia. I tak się zaczynało, że często właśnie koledzy, gdy już zaczynali brać ślub, poprosili mnie, czy bym im wykonał taki reportaż ślubny, no i
takie były moje początki z tym tematem, że robiło się, ludziom się to podobało, mnie to jeszcze bardziej motywowało. No i później się tak rozchodziło pocztą pantoflową, a później zamieniło się to w moją pracę, która trwa do dziś. Okej, super. Czy był jakiś konkretny moment, w którym zdecydowałeś, że przechodzisz na profesjonalną fotografię, czy może po prostu był to raczej taki proces od pojedynczych zdjęć dla znajomych, potem coraz więcej i potem nagle zaczęły się większe zlecenia, czy jak to wyglądało u Ciebie? Nie, dokładnie tak jak mówisz, był to bardzo złożony proces, który trwał latami, bardzo długimi latami. Nigdy nie było chyba takiego momentu, że mówię, o, teraz przechodzę na fotografię profesjonalną. To cały czas traktowałem to, co robię, jak najbardziej poważnie i ciężko mi powiedzieć, kiedy nastąpił taki moment, że zrobiła się z tego fotografia profesjonalna. Może w chwili wymiany sprzętu na bardziej nowoczesny, ale to, tak jak mówię, to trwało latami i trwa do dziś. Mam bardzo wielu widzów, którzy są teraz jakby na takim stadium rozwoju, gdzie właśnie starają się podjąć tę decyzję, czy przejść na profesjonalną fotografię, czy może zostać w pracy, wiesz, od 9 do 5, niezależnie od tego, co robią. Jakby większość ludzi się boi tego przejścia na fotografię profesjonalną, jakby pełnoetatową, powiedzmy. Czy jest coś, co według Ciebie jest ważne w takich momentach, czy o czymś trzeba pomyśleć, zanim się przejdzie na taki bardziej pełnoetatowy tryb życia z fotografią? Bardzo dobre pytanie. Jest to naprawdę ciężka decyzja. Takim głównym czynnikiem, no to trzeba po prostu popatrzeć, ile ma się klientów, jak wygląda rozpiska na przyszły sezon lub na 2-3 lata do przodu. Jeżeli ma się tych klientów na tyle dużo, że można się spokojnie z tego utrzymać, to myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby przejść właśnie na tą profesjonalną fotografię i zajmować się tylko tym. Natomiast jeżeli widzimy, że tych klientów jest jeszcze za mało, jeszcze mało ludzi o nas wie, no to jeszcze bym proponował się powstrzymać z tym, no bo wszystko kosztuje, opłaty, składki, ZUS. Trzeba to sobie przekalkulować po prostu, ile mamy klientów. Już wiemy o tej praktyce. Powiedz mi, czym strzelasz na co dzień? Ja jestem od początku wierny marce Nikon. Należę do tak zwanej grupy Nikoniarzy i nie zamierzam w najbliższej przyszłości na pewno zmieniać systemu. Fotografuję obecnie na trzech Nikonach. No jeżeli chodzi o obiektywy, to znowu zaś jestem wierny Sigmom Art. Od początku pokochałem te szkła, to jak oszczą, to jak malują i mam taką swoją mini rodzinkę Sigmom Art. Super, też jestem Nikoniarzem, także witam w klubie. Nie, znaczy ja się nie ograniczam do końca do jednego aparatu, ale głównie filmuję akurat, nie strzelam tak dużo, ale filmuję głównie na Nikonie Z6 w wersji pierwszej i drugiej. I powiem szczerze, troszkę mi się marzy dziewiątka, ale nie jestem do końca przekonany, czy użyję jej w ogóle, bo ona jest bardziej do sportu, bardziej do zwierząt. Nie do końca do filmowania, przynajmniej tego stylu, co ja filmuję. Czy ty używasz Z-ki już? Z9 raczej? Nie. Ja bardziej taki sprzęt średniej półki, tak zwany Z6. W zupełności mi na moje potrzeby wystarcza. Super. Myślałeś o 7? Szczerze mówiąc, jeszcze nie. Nie potrzebuję aż tak dużej matrycy. 7 ma tą matrycę bardzo dużą. Ja na reportażu natomiast robię bardzo dużo RAW-ów i nie potrzebuję aż tyle gigabajtów materiału. Ta matryca, co jest w 6, w zupełności mi wystarcza. Jasne, no tam rzeczywiście czas się liczy u Ciebie, prawda? Także chwilę musisz uchwycić, a zapis dwukrotnie większego zdjęcia nie do końca w takich chwilach pasuje, prawda? Okej, czyli już wiemy, że jesteś Nikoniarzem. Powiedz mi, czy to był Twój pierwszy wybór, jeśli chodzi o Nikon Z6, czy może zacząć od czegoś innego wcześniej? Nie, jeżeli chodzi o fotografię cyfrową, to Nikon, tak jak wspominałem, Nikony od początku były. Nikon D80 to był mój pierwszy aparat, taki można powiedzieć półprofesjonalny, bo wiadomo, jak w ogóle zaczynałem się bawić, tak jak mówiłem, w makro, to były jakieś takie małpki, Olympusy, które już miały jakieś takie tryby manualne, że można było się fajnie pobawić. Ale jeżeli już zacząłem przechodzić na luszczanki, no to od początku to była marka Nikon. Mówisz, że ten Nikon Z6 to taka, powiedzmy, średnia półka. Zgodzę się z tym, oczywiście też używam, nie jest to ani najwyższa półka, ani też nie jest do końca dla amatorów. Powiedz mi, czy wydaje Ci się, czy uważasz, że lepszy sprzęt polepszyłby Twoje zdjęcia? Czy lepszy sprzęt automatycznie oznacza lepsze zdjęcia? Czym lepszy sprzęt, to przekłada się to na jakość zdjęć, ale moim zdaniem do pewnej jakiejś granicy.
sprzęt ma mi ułatwiać moją pracę, ma mi się nim dobrze fotografować. Okej, okay, czyli bardziej rozwój osobisty, rozwój umiejętności, a mniej się skupiasz na samym sprzęcie. Wiem już o aparacie, powiedz mi, jakiego obiektywu najczęściej używasz? Zwłaszcza mnie interesują te zdjęcia piękne w plenerze, dlatego, że są niesamowite, po prostu powalające. Powiedz mi, czego najczęściej używasz, zwłaszcza takiej fotografii? Najczęściej chyba u mnie jest założona Sigma Art 50 mm, aczkolwiek zawsze na plenery, jak jadę, mam dylemat co zabrać, zabieram wszystkie swoje Sigmy. No i strzelam to z 20, niedawno jeszcze dołączyła do rodziny mojej fotograficznej 85, ale najwięcej ujęć robię z 50. Jest najbardziej uniwersalna, można zrobić i szeroko, i wąsko, i jakiś portret, i jakiś fajny krajobraz, więc najczęściej u mnie 50 jest założona. Super, czyli mała czarna tradycyjnie, fajnie. Czy jest jakiś obiektyw, który byś polecił komuś, kto chce zacząć fotografię ślubną? Dlatego to pytam, że niedawno miałem rozmowę z kimś, kto właśnie próbuje swoich sił w fotografii ślubnej i zaczął od 85, co moim zdaniem jest troszkę za ciasne. Zwłaszcza jak jest mała sala, ale powiedz mi, co ty o tym sądzisz? Jaki jest obiektyw taki, powiedzmy, gdzieś pomiędzy, jakby, żeby nie było za daleko, za blisko, ale też żeby był dość jasny, jeśli chodzi o pomieszczenia, bo tam też wiemy, że są, że warunki świetlne są naprawdę trudne czasem. I tu się z tobą całkowicie zgodzę. 85 to na pewno nie jest dobry wybór, żeby robić nią cały reportaż. Trzeba to rozgraniczyć. Ja pracuję na reportażach głównie na dwóch body, nawet trzecie zabieram i mogę sobie pozwolić na obiektywy stałoogniskowe, ponieważ według mnie mają dużo lepszą jakość obrazka, są jaśniejsze i nie muszę podczas reportażu zmieniać tego obiektywu, bo po prostu dwa aparaty mi wiszą na szelkach, a trzeci gdzieś tam zawsze jest pod ręką. Natomiast jak ktoś zaczyna przygodę z fotografią ślubną czy z reportażami, no podejrzewam, że nie może sobie pozwolić na zakup kilku aparatów czy też obiektywów, dlatego lepiej mieć taki jeden uniwersalny zmiennoogniskowy. One są troszeczkę, wiadomo, ciemniejsze, no ale mają pełen zakres ogniskowych. Można zrobić coś i szeroko, i wąsko, w zależności czy się jest w kościele, czy na sali ciasnej. Do takiego właśnie, do początku, no, musi być obiektyw zmiennoogniskowy, jeżeli mówimy o jednym obiektywie, że tylko mamy. No i też, żeby nie był ciemny. Taki, myślę, że ogniskowe 24-70 ze światłem 2.8 będą na początek w zupełności wystarczające. Jak ważne, jeśli w ogóle ważne, jest dla ciebie bokeh na zdjęciach ślubnych? Ja jestem w ogóle wielkim miłośnikiem bokehu. Niektórzy znajomi się nawet śmieją, że jestem zboczeńcem bokehu. Jest dla mnie ważny. Wiadomo, w fotografii ślubnej trzeba zatrzymywać emocje, najważniejsze ujęcia, ale jeżeli przy tym jeszcze mam okazję zrobić dobry bokeh w tle, no to się zawsze na to pokuszę. Nie przepuścisz okazji, co? Czyli ogólnie mówiąc, wartość F najniższa, jaka możliwa w danej sytuacji, tak? Czy oprócz aparatu i obiektywu, co jest oczywiste, czy jest coś, co jest absolutnie niezbędne dla ciebie w pracy fotografa, tak na ślubach czy w plenerze? Czy jest jakiś przedmiot czy akcesoria, które po prostu są absolutnie niezbędne w twojej pracy? No, na pewno wygodne ubranie, szelki na dwa aparaty. Wiadomo, jak mam dwa body przy sobie, no to nie mogę ich trzymać w rękach, mam je na szelkach, więc szelki to jest po prostu taki must have dla takiego fotografa, co na dwóch puszkach fotografuje. Najważniejszym chyba czynnikiem wszystkim, jeżeli się jedzie na sesje plenerowe, to jest światło. To nie są akcesoria, to nie jest sprzęt, to jest po prostu światło. Musi być dobre światło, żeby zrobić fajną, taką ze smaczkiem sesję plenerową. Mówiłeś o tym częściowo już wcześniej, ale powiedz mi, czy jest dla ciebie ważne w jakikolwiek sposób nadążanie nad nowościami sprzętowymi? Powiedzmy, że wyjdzie nowa wersja tej Z6, powiedzmy trzecia wersja wyjdzie. Czy to jest coś, co jakby natychmiastowo kupisz, czy po prostu zostaniesz przy tym, co masz, aż wyjdzie coś o jakiś wielki krok dalej, czy lepsze, powiedzmy, od twojego aparatu? Czy musi być jakiś z najnowszej półki? Na pewno nie. Ten Nikon, co właśnie mówiłem, co mam teraz Z6, ma wszystko to, co potrzebuję. Działa mi szybko i celnie autofokus. Jakość obrazka jest całkowicie zadowalająca. I na chwilę obecną naprawdę nie potrzebuję lepszego aparatu, pomimo tego, że jest dużo więcej lepszych, że tak powiem, wypaśniejszych aparatów, ale nie jest mi to do niczego potrzebne i uważam, że jakbym miał lepszy aparat, nie robiłbym już lepszych zdjęć. Jeżeli uznam, że mój aparat po prostu można już zamienić na lepszy model, który mi ułatwi pracę, to wtedy pomyślę o zmianie sprzętu. Tak, żeby gonić za nowościami, żeby mieć cały czas najnowszy sprzęt, na pewno nie będę do tego dążył. Ja w ogóle, jak się uczyłem robić zdjęcia, to bardzo długo już były aparaty pełnoklatkowe,
Ja robiłem na starych tych jeszcze Nikon D80, D90, gdzie były ciemne, zaszumione matryce DX i tak naprawdę dzięki tym starym aparatom nauczyłem się robić zdjęcia prawidłowo, bo musiałem kombinować. Inni mieli właśnie matryce już pełnoklatkowe, podciągali czułości. Ja nie miałem takiej możliwości, więc cały czas uczyłem się kombinować. Jak w końcu przeszedłem na ten aparat pełnoklatkowy, to mi się po prostu fotografowało już banalnie, że tak powiem. Ale tak jak wspominałem, na chwilę obecną mój aparat ma wszystko, czego ja potrzebuję i nie będę dążył za jakimiś nowościami. Jest takie pytanie, które dostaję bardzo często od widzów i na pewno od Ciebie też ludzie pytają o to, zwłaszcza początkujący. Od jakiego aparatu zacząć lub jaki aparat kupić? W ogóle mi się udało na ten temat napisać bardzo krótką książkę, ale zawsze ludziom mówię, że zacznij od czegoś, co Cię ograniczy w jakiś sposób, od czegoś, co jest słabsze niż najlepszy możliwy aparat na rynku, żebyś był w stanie się nauczyć czegoś od tego aparatu, czego nie zobaczysz powiedzmy w takim Nikonie Z6 czy Z7. Coś, co sprawi, że Twoja wyobraźnia i kreatywność zacznie pracować na większych obrotach, żeby móc zrobić coś, co teoretycznie Twój aparat nie jest w stanie zrobić. Czy uważasz, że takie coś jest pożyteczne? Czy takie podejście jest dla młodych fotografów, dla początkujących fotografów pożyteczne? Tak, myślę, że jak najbardziej, bo tak jak wspominałem, człowiek właśnie uczy się, mając gorszy sprzęt, uczy się kombinować, być bardziej kreatywnym. Trzeba się nauczyć wykorzystywać to, co mamy dostępne. Więc to jest dobra rada jak najbardziej. Natomiast bardziej bym się skupił chyba na obiektywie, że kupić już aparat w miarę taki uniwersalny, żeby mógł nam później posłużyć jeszcze przez lata, ale skupiłbym się na obiektywie innym. Tak jak wcześniej mówiłem, zmienne ogniskowe, one są ciemniejsze niż stałki. W zupełności właśnie wystarczy na początek, żeby zacząć od ciemniejszego obiektywu i nauczyć się kombinować takim obiektywem. Później jak sobie kupimy drugie już body i przejdziemy na obiektywy stałoogniskowe, jasne, ze światłem 1.4, no to ktoś wtedy poczuje różnicę i będzie mu się naprawdę dużo łatwiej już fotografowało. Jeśli jesteśmy już, czy jeszcze jesteśmy przy obiektywach, u mnie w społeczności jest duży procent osób, które tak ja, jak i inni fotografowie w tej społeczności zarazili takimi, my to nazywamy złomkami, czyli starymi obiektywami, takimi totalnie retro, całkowicie manualnymi, w ogóle z innych nawet aparatów na przejściówkach. Powiedz mi, czy Ty używasz takich obiektywów na nowych aparatach, na tym Z6 i czy na nich strzelasz śluby? Uwielbiam efekt starych obiektywów. No, klimat z nich jest niepowtarzalny. Te rozmycia, prześwietlenia, czyli wszystkie, co dawniej było to uważane za niedoskonałości, dziś to jest dla mnie efekt pożądany. Takie właśnie przebarwienia, uwielbiam je. Ale jeżeli chodzi o reportaż ślubny, to nie używam, ponieważ tam jest potrzebna szybkość. Wiadomo, zdjęcie musi być ładne, ale tylko gdy mamy taką okazję, żeby je dopieścić. Najważniejsze jest uchwycić dany moment, daną chwilę i takie obiektywy są, no wiadomo, manualnie się nimi oszczy, więc nie, na reportażu takich obiektywów nie używam, natomiast na plenerze jak najbardziej można się bardzo fajnie pobawić i wykorzystać ich walory. Te wszystkie przepiękne plenerowe zdjęcia na Twojej stronie, w Twoim portfolio, teraz właśnie na nie patrzę, zwłaszcza te leśne i podwójne ekspozycje, czy to było strzelane na nowych obiektywach, czy raczej na retro? Nie, ostatnio coraz częściej Sigma Art zabieram na plenery, więc te zdjęcia, co pewnie oglądasz na stronie, są robione już nowszymi obiektywami. Choć miałem niedawno jeszcze takiego świetnego Sonara 180 mm, on był na przejściówce ze starego Pentacona 6 i uwielbiałem ten obiektyw. Był ciężki, manualny i jeszcze na mojej stronie jeszcze dużo właśnie zdjęć plenerowych z tego obiektywu można znaleźć. No niestety musiałem się z nim pożegnać ze względu na jego wagę, był totalnie niepraktyczny. Też mi ręka mocno drżała, jak nim próbowałem oszczyć. Czasami nie mogłem przeboleć, że jakieś ujęcie mi nie wyszło, no bo po prostu je przeszczeliłem, bo naprawdę ciężko się nim robiło zdjęcia, ale jak już coś siadło z niego, to uwielbiałem ten efekt. Tak, to jest ogromna satysfakcja, kiedy coś z tymi, my to nazywamy złomkami u nas w społeczności, kiedy coś z nich wyjdzie tak niesamowitego, że nie jesteś w stanie tego powtórzyć innym obiektywem. To jest niesamowite uczucie, ale rzeczywiście trzeba mieć do nich cierpliwość, prawda? Czy jest coś, co uważasz za najtrudniejsze lub trudniejsze po prostu, jeśli chodzi o fotografię ślubną? Co jest największym wyzwaniem dla Ciebie? Uchwycenie danego momentu, który tak naprawdę się już nie powtórzy. Mamy jedną okazję, żeby coś uchwycić. Są takie momenty jak obrączki w kościele, wcześniej jeszcze błogosławiny w domu, pierwszy taniec. To są momenty, które się nie powtórzą
i musimy być maksymalnie skupieni, skoncentrowani, mieć zawsze jakiś aparat zapasowy pod ręką, bo to wiadomo, sprzęt też lubi zawieść. No musimy być w pełnej koncentracji, żeby uchwycić ten dany moment. Nie ma opcji, żeby go zepsuć. To jest chyba najcięższe w tym wszystkim. Powiedz mi, czy jest coś, co mógłbyś doradzić takiej osobie jak ja na przykład? Ja nigdy nie strzelałem ślubów i jedna rzecz, która mnie, właśnie no kilka rzeczy, która mnie powstrzymuje, to jest właśnie to, o czym mówisz, że musisz uchwycić ten moment, że ten moment już nie powtórzy, że jeśli ty przegapisz coś pięknego czy coś ważnego, nie jesteś w stanie do tego wrócić. Czy jest coś, co możesz mi doradzić, powiedzmy w takiej sytuacji, jeśli chodzi o właśnie jakby przekroczenie tego wielkiego progu, dla mnie to jest wielki próg taki strachu właściwie, przed tym, że nawet nie do końca chodzi o to, że ja coś źle zrobię, ale może stracę dane na karcie, może aparat się popsuje w trakcie, że coś po prostu wyjdzie z takiej chwili, która miała być, moim zadaniem było uwiecznienie tej chwili, a nie ma jej uwiecznionej po prostu. Czy jest coś, co możesz mi doradzić w takiej sytuacji? Trzeba mieć sprzęt zapasowy, ponieważ są wydarzenia losowe, to jest elektronika, w każdej chwili nam się coś może zaciąć i wtedy musimy bardzo szybko przejść na drugi zapasowy aparat, żeby móc dalej pracować. Więc na pewno trzeba pomyśleć o zapasowym aparacie. Najlepiej też pomyśleć o kopii zdjęć, no bo też zawsze nam karta w aparacie może paść, że tak powiem kolokwialnie. I fajnie, jak aparat ma slot na dwie karty pamięci, żeby na drugiej karcie się od razu kopia nam robiła. Też mamy takie zabezpieczenie, że nic nam się wtedy nie popsuje. Trzeba też przewidzieć różne czynniki takie losowe. Fotografujemy przysięgę, ktoś nam może wejść przed obiektyw. Czasami ktoś z rodziny z telefonem, jakiś wujek, dziadek może wejść przed nas i psuć nam kadr. Może to być też filmowiec, którego wcześniej nie znaliśmy, nie współpracowaliśmy z nim. Może nam tak samo rozstawić się z aparatem, ze statywem i trzeba wtedy kombinować, żeby zmienić pozycję. Zwłaszcza, że tych filmowców czasami jest dwóch albo trzech na reportażu, więc też cały czas trzeba mieć w głowie to, że gdzieś oni nam się mogą pojawić i w ostatniej chwili nam zepsuć ujęcie. Najlepiej z nimi wcześniej po prostu na spokojnie porozmawiać, ustalić z jakiego kąta będziemy fotografować przysięgę, jak to mniej więcej będzie wyglądało, żeby później nie było przykrych niespodzianek. To jest też kwestia sytuacji, zależy jak jest ważny moment i jak bardzo psuje nam to kadr, prawda? Ponieważ jak goście nam wchodzą z telefonami i psują nam kadr, to jest też reportaż. Więc jak uda nam się fajnie jakoś skadrować i parę młodą, i tych gości z tymi telefonami, no to też jest zdjęcie reportażowe, wtedy nie trzeba ich przepraszać. Ale jeżeli żywcem jest taki moment, że tak jak mówię, no nie da się go powtórzyć i on trwa chwileczkę i goście całkowicie nam zasłaniają scenerię, no to trzeba po prostu na żywca się przepchać przez nich i fotografować. Czy jest coś lub ktoś, kto cię inspiruje do tego, co robisz ogólnie? Głównie mnie inspiruje do działania chyba natura, znaczy chyba na pewno natura. Żeby uchwycić ją jak najpiękniej, jak najlepiej ją pokazać. Pokazać też innym ludziom, jak ja ją widzę. A najlepiej jeszcze, jak uda mi się wkomponować w to wszystko parę młodą nowożeńców, że mam połączenie i pięknego krajobrazu, i fajny portret pary młodej. To mnie inspiruje, żeby pokazać wszystko jak najbardziej naturalnie, tak mniej więcej jak ja to widzę. Moją ulubioną porą roku jest jesień. Uwielbiam mgły, zwłaszcza poranku. Co mnie najbardziej motywuje do robienia zdjęć, to jest światło. To jest zarazem tak samo moje chyba przekleństwo, ponieważ zawsze jak jesteśmy na jakiejś wycieczce z rodziną, z dzieciaczkami, widzę dobre światło, ja nie mogę przestać o tym myśleć, tylko myślę o zdjęciu, że tu by było piękne zdjęcie, tu bym się rozstawiał z aparatem i chyba najbardziej mnie inspiruje światło, że jak widzę jakąś niesamowitą scenerię oświetloną, w dodatku super oświetloną, ja po prostu nie mogę tego przeżyć i cały czas myślę o zdjęciach, więc to jest zarazem taka motywacja i taka moja osobista klątwa, że często już dzieci mówią, to odłóż ten aparat, jesteśmy na wycieczce. Żonka zresztą to samo, ale ciężko się tak odłączyć, naprawdę. Czyli prawdziwa pasja, widzę. Powiedz mi, czy są rodzaje fotografii, których nie lubisz? No w zasadzie lubię każdy rodzaj fotografii.
Ale chyba najmniej radości sprawia mi fotografia w studio. Taka typowo, można powiedzieć, o, do dokumentów. Jakbym miał wykonywać zdjęcia do paszportów, do dokumentów, do legitymacji, nie chciałoby mi się robić czegoś takiego. Jest to po prostu mało kreatywne i po prostu nie lubię takich sesji. Oprócz pleneru, natury i oczywiście ślubnej fotografii, jakich jeszcze rodzajów fotografii próbowałeś? Jak się zastanawiam, praktycznie chyba już każdej próbowałem. Cały czas próbuję. I była to fotografia kulinarna dla restauracji różnych i fotografowałem i burgery, i steki. Naprawdę można powiedzieć, że wszystko można fajnie jakoś uchwycić i trzeba próbować różnych rzeczy, nie tylko trzymać jednego. Mi przy filmowaniu zdarza się bardzo często prokrastynować, po prostu czasem nie mam ochoty na to, co muszę zrobić. Zwłaszcza kiedy idzie o coś bardziej komercyjnego. Czy u ciebie też zdarza się, że po prostu no, nie chcesz iść z aparatem, czy w plener, czy na ten ślub? Masz takie sytuacje? Na pewno są to chrzciny i komunie. Często dostaję zapytania o komunie. Jest to taki temat, że po prostu odmawiam, mówię nie, tym się nie zajmuję. Czy taka fotografia jest podobna do ślubnej, czy się całkowicie różni wykonaniem? Różni się całkowicie. Tam już mamy dużo więcej osób, nie skupiamy się na konkretnej parze. Nie ma też już takich emocji, jak towarzyszą na ślubie tym nowożeńcom i po prostu taki rodzaj fotografii kompletnie mnie nie kręci. Miałem właśnie powiedzieć, że takie właśnie komunie, chrzty wydają się raczej iść po takim, powiedzmy, scenariuszu, jakby jest ten ceremonia, potem szybki obiad, do widzenia, a śluby rzeczywiście są często spontaniczne, mimo tego, że mają ten układ jakiś ułożony, to jednak się dzieje dużo rzeczy spontanicznych, więc myślę, że rzeczywiście mogą bardziej inspirować. Kiedy zaczynałeś fotografię, pewnie było wiele lat temu, czy jest jakaś jedna rzecz, o której chciałbyś wiedzieć wtedy, żeby jakby móc przejść na kolejny poziom, ewentualnie może było coś, co powstrzymywało cię przed zaczęciem i nie wiedziałeś, jak to rozgryźć? Czy jest jakaś jedna rzecz, o której chciałbyś wiedzieć wtedy na początku? Tak, na pewno byłoby to rozumienie światła i spostrzeganie go tak, jak to widzi nasz obiektyw. Ponieważ oko ludzkie jest całkiem inne od naszej matrycy, od obiektywu. W początku człowiek kompletnie nie wie, jak ugryźć temat, że widzimy co innego, na zdjęciach nam wychodzi co innego. Naprawdę trzeba bardzo wiele lat na to poświęcić, żeby nauczyć się tego widzenia i wychwytywania tego światła. Jak go wykorzystać, jak zrobić zdjęcie, żeby wyszło tak, jak my go chcemy pokazać. Tej umiejętności nie da się wyuczyć z książek, nie da się po prostu jej jakoś nabywać, nie da się jej wyuczyć, po prostu trzeba jej doświadczyć latami, aż w końcu przyjdzie taki moment, że się zrozumie mniej więcej, jak to wszystko ustawić i jak spojrzeć, żeby zobaczyć to tak, jak chcemy to widzieć w efekcie końcowym. Więc na pewno taką umiejętność bardzo bym chciał mieć jakieś 15 lat temu. Czy widzisz możliwość, żeby te 15 lat temu jakby skądś nagle tą informację dostać, bo tak mówisz, to jest kwestia przeżycia tego, ale czy widzisz możliwość, żeby ktoś to mógł przekazać w jakiś sposób, jakbyś miał na przykład jakiegoś mentora, powiedzmy? Nie sądzę. Nie, można przekazać dużo teorii, dużo pomóc, tak samo jakimiś wskazówkami, ale uważam, że to są takie rzeczy, że się nie da tego wyuczyć, że nikt nie jest w stanie tego wyuczyć. Ja sam tyle lat fotografuję i cały czas się tego uczę. Cały czas mi się wydaje, że już rozumiem mniej więcej, jak to wszystko działa, a za każdym razem potrafi jeszcze mnie to światło zaskoczyć czymś nowym, więc cały czas się człowiek tego uczy i udoskonala tę umiejętność i nie da się przeskoczyć pewnego etapu, że ktoś nam coś powie i mamy to gotowe na tacy podane. Żadne moim zdaniem warsztaty, żadna książka, żaden mentor tego po prostu nie jest w stanie przekazać z dnia na dzień. Na to trzeba naprawdę lata doświadczenia. Duża część mojej społeczności uważa, że obróbka zdjęć w Photoshopie, czy Lightroomie, czy innych programach tego typu jest, tak nazwijmy to, oszustwem. Czy uważasz, że zdjęcia powinny być przerabiane? To jest świetne właśnie pytanie. To jest temat, na który można dyskutować godzinami, jak nie dniami i zawsze będzie spór, czy jest to oszustwo, czy nie jest. Moim zdaniem to jest kwestia etyki, wyznaczyć sobie trzeba pewne granice, co można, a co nie można. Takie granice, żeby ich nie przekroczyć. Na przykład ja zawsze, jak staram się jeździć na plenery, chcę uchwycić jak najlepsze warunki, pokazać to światło. Później w postprodukcji, wiadomo, ocieplam troszeczkę te barwy, mogę je zmiękczyć, ale nie dodaję już sztucznie jakichś promieni czy innych cudów. Jest to niezgodne jakby z moją etyką. Po to staję czasami o drugiej w nocy, jak jadę na schód, żeby uchwycić tą magię tych mgieł
i tą niesamowitą chwilę, a widzę, że niektórzy właśnie tu sobie dodadzą promyczek, tu ktoś góry powiększy i to jest moim zdaniem już nie fair, bo później widz ogląda takie zdjęcia, co się nie zna za bardzo na fotografii i ludzie w to wierzą, że tak jest tak naprawdę. To nie jest takie wszystko i do końca piękne, na to trzeba naprawdę dużo poświęcenia, żeby, no tak jak mówię, wstać czasami o pierwszej, o drugiej w nocy i jechać na ten wschód słońca. Jak się uda złapać coś fajnego, to to jest takie trofeum. A niektórzy chcieliby oszukać i na gotowo gdzieś coś wkleić. Tu jest właśnie według mnie ta granica, której nie powinno się przekraczać z obróbką. Obróbka tak, ale jakoś ze smakiem, powiedzmy, poprawki, ewentualnie kolorystyka, ale nie dokładanie czy chowanie czegoś, co tam rzeczywiście jest, tak? Tak, aczkolwiek tu jest kolejny temat rzeka, no bo tak samo trzeba rozróżnić, jaki jest rodzaj fotografii. Są tak samo fotografie, które głównie składają się z fotomontażu, żeby coś dodać, jakiś efekt artystyczny. Można to tak śmiało nazwać, że jest to sztuką, po prostu fotografia taka fotomontażowa. I wtedy jak najbardziej taka obróbka jest dozwalana, tylko żeby ludzie wiedzieli, że to jest montowane. Zazwyczaj sam też nieraz swoim dzieciom robiłem takie fotomontaże i dawałem taką informację, że jest to po prostu montaż. Żeby ktoś sobie nie myślał, że to było tak zrobione. Więc wtedy jak najbardziej fotomontaż jest według mnie dopuszczany. W takim razie powiedz mi, czy uważasz, że zdjęcia, powiedzmy takie wystawowe w galeriach, czy powinny mieć jakieś opisy typu to jest kompozyt, ewentualnie to było zmieniane w taki sposób, czy raczej po prostu iść po rodzaju fotografii? Tak, ja myślę, że zależy w jakim klimacie jest ta wystawa, bo jeżeli ktoś głównie robi fotomontaże abstrakcyjne, no to jest wiadomo, że to jest fotomontaż, nie trzeba takiej informacji. Tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli to są jest to zupełnie inny typ fotografii, to jak ktoś już mocno manipuluje scenerią, to powinna być taka informacja, a najlepiej jakby się nie zdarzały takie sytuacje, żeby na wystawie fotograficznej, gdzie głównym tematem jest na przykład krajobraz, żeby były jakieś fotomontaże typu powiększanie gór, czy wycinanie jakichś większych elementów. Czego ty używasz do obróbki zdjęć? Głównie pakietu Adobe, czyli Camera Raw i Photoshop. Używałeś kiedyś jakichś darmowych programów, czy raczej nie mają szans z Adobe? Szczerze mówiąc, od małego działam w Photoshopie i no, nauczyłem się Photoshopa na tyle, że nie miałem ochoty zmieniać na inny program. Patrzyłem, jak Lightroom działa. Lightroom działa bardzo podobnie jak Camera Raw. I nie zmieniam, po prostu obrabia mi się bardzo dobrze w tym zdjęcia i się trzymam tego. To może przejdźmy teraz do Twoich zdjęć. Widziałem u Ciebie na stronie naprawdę niesamowite fotografie. Czy jest jakaś fotografia, którą lubisz najbardziej? Czy jest jakieś ulubione zdjęcie, czy kadr, czy może miejsce, gdzie fotografujesz, które najbardziej lubisz? Miałem takie ujęcia swoje ulubione, co mi się wydawały wtedy moimi ulubionymi, ale żebym miał stricte jakieś jedno ulubione ujęcie, to nie ma takiego, ponieważ jak wykonałem kiedyś zdjęcie, co udało mi się uchwycić idealne światło, co powiedziałem, wow, to jest to. Tyle lat pracowałem na to, żeby to uchwycić i w końcu mi się to udało. Jestem z tego mega zadowolony, to jest moje ulubione zdjęcie, zresztą nawet wisi u mnie w biurze. I wydawało mi się, że już nie uda mi się powtórzyć takie ujęcia. A tu jedzie się na kolejny plener i nagle bach. Udało się uchwycić jeszcze inne to światło, inne warunki. I człowiek jest cały czas zafascynowany tym, że cały czas można zrobić jeszcze coś innego. Niby tak samo światło pada, miejsce to samo, a można zrobić zupełnie inne kadry, które cały czas można powiedzieć, że o, to będzie moje ulubione. Ale teraz już nie ma czegoś takiego, że to jest moje ulubione, bo wiem, że pojedzie się na kolejne sesje i to ulubione jest cały czas gdzieś tam jeszcze przede mną. Trzeba na bieżąco robić te swoje ulubione, ja je tak nazywam, trzeba mieć swoje takie perełki. Ale żeby mieć jedno ulubione, to nie. Czy masz jakiś konkretny, wyklarowany cel w Twojej fotografii, jeśli chodzi o zdjęcia? Na przykład masz jakąś listę zdjęć, które chcesz zrobić? Czy po prostu jakby robisz to, co Ci się podoba i starasz się zrobić lepsze za każdym razem przy każdym zdjęciu? Jeżeli chodzi o sesje plenerowe, to można powiedzieć, że wszystko się odgrywa spontanicznie. Cały czas światło odgrywa kluczową rolę, więc jak jest za mocne, to się gdzieś chowamy do lasu, wykorzystujemy gdzieś jakieś prześwity w lesie. Cały czas światło odgrywa tutaj kluczową rolę i robi się po prostu, dopasowywuje się wszystko pod to światło, ale nie mam jakiegoś schematu, że cały czas robi się jedno i to samo. Każda sesja jest inna i to mnie cieszy tak naprawdę, bo by mi się chyba znudziło, jakby za każdym razem jeździło się w to samo miejsce i robiło jedno i to samo. Nie, czasami ktoś chce jechać na przykład, o, bo tu jest piękne miejsce, pojedziemy, chcemy mieć takie samo ujęcie. Nie da się zrobić takiego samego ujęcia. Każda pora roku będzie inna, światło będzie inne,
para też inaczej będzie oddawała emocje na zdjęciu. Nie da się zrobić dwóch takich samych ujęć, każda sesja będzie inna od poprzedniej. Poruszyłeś coś, co mnie bardzo ciekawi, czy zdarza ci się, bo mi się często zdarza przy filmowaniu, czy zdarza ci się mieć sytuację, kiedy klient czy klienci chcą coś bardzo konkretnego, co zobaczyli gdzieś na Instagramie czy Pinterestie i po prostu chcą, żebyś to odtworzył, a nie ma takiej możliwości, czy nie jesteś w stanie przez właśnie warunki lokalne. Czy masz takie sytuacje, kiedy ktoś chce coś bardzo, bardzo konkretnego? Zdarzają się takie sytuacje. Na szczęście to nie jest tak, że stricte to musi być konkretne takie miejsce, konkretna taka poza. Nie, na szczęście nie mam takich sytuacji. Często no, klienci chcą na przykład zdjęcie o wschodzie słońca w takich mgłach, żeby się promienie przebijały, ale no, od razu uprzedzam, że to wszystko zależy od pogody. Na każdą sesję to ja już tydzień wcześniej śledzę te wszystkie radary pogodowe, słupki i się chyba najbardziej tym wszystkim stresuję tą pogodą, czy nam po prostu wypali. Tłumaczę klientom, nawet jak ktoś przyjeżdża z bardzo daleka, bo też się tak zdarza, że może być tak, że przyjedziemy na ten wschód słońca, a nie będziemy mieć tych promieni, nie będziemy mieć tej mgły, no bo to są warunki takie losowe. Możemy je w jakiś sposób przewidzieć przez te właśnie radary pogodowe, ale czasami jakaś chmurka jedna potrafi pokrzyżować plany. Cały czas mnie takie szczęście do tego światła gdzieś tam nade mną czuwa. Czy jest coś w twojej karierze, z czego jesteś najbardziej dumny? Może to być zdjęcie, jakaś nagroda ewentualnie, bo wiem, że kilka wygrałeś. Czy może jakaś konkretna sesja, czy klient nawet? Czy jest coś takiego w twojej karierze? Na pewno tak jak wspomniałeś o tych konkursach. W tamtym roku pierwszy raz próbowałem swoich sił na jakąś większą skalę na konkursach zagranicznych dla fotografów ślubnych. Byłem w szoku, jak udało się osiągnąć jakieś wyróżnienia. A największym dla mnie szokiem jest to, że udało mi się być w czołowej piątce najlepszych fotografów ślubnych z całego świata na portalu ProWed Award. Zdobyłem tam w konkursie 9 medali, w tym 2 złote i do dziś nie wiem, jak to się stało, więc z tego jestem niesamowicie dumny. Ale najbardziej chyba z tego, że moje fotografie trafiają do ludzi, że im się podobają. No i że dzięki wam robię to, co robię, bo dostaję niesamowite wsparcie w postaci super komentarzy od was. Sam fakt, że nagrywamy dzisiaj wywiad, rozmawiamy o tym, jest dla mnie niesamowitym przeżyciem i jestem z tego bardzo dumny. No słuchaj, ja ci chciałem ogólnie pogratulować, naprawdę, bo te prace, które wygrały te konkursy, są niesamowite. Twoje ogólnie zdjęcia są nie z tej ziemi kompletnie. Nie chcę mi się wierzyć, że tak właśnie ludzie postrzegają moje prace. Jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie. Można, tak jak mówię, wygrywać konkursy, zdobywać nagrody, ale to, że ludziom się to podoba i doceniają to, co robię, to jest dla mnie największa motywacja. Wiemy już, z czego jesteś dumny, oczywiście nagrody i naprawdę nie musisz być skromny, moim zdaniem ci tak najbardziej należały. Powiedz mi, czy jest coś, czego żałujesz? Jakaś sesja, jakieś zdjęcie? Czy jest coś, czego chciałbyś może cofnąć, czego chciałbyś nie robić? Na szczęście nie przypominam sobie takich faktów i chwała Bogu, że nie ma takiej sytuacji. Wiadomo, jak się zaczynało z fotografią ślubną, to ta obróbka nie była taka, jaką sobie dzisiaj człowiek życzył. Chciałoby się to poprawić, ale tak, żeby żałować jakiejś sesji i przeżywać, to nie, na szczęście nigdy nie miałem takiej sytuacji. Kiedy oglądasz swoje pierwsze zdjęcia, czy czujesz taki troszkę, może nie wstyd, ale czy czujesz, że chciałbyś to zrobić jeszcze raz, czy na nowo? I tak i nie, wiadomo, poprawiłoby się mnóstwo rzeczy, ale jak się na to patrzy, to jest też taka nostalgia. Ma to wszystko swój klimat, jak się ogląda jeszcze w ogóle bardzo stare fotografie czarno-białe, zupełnie czasami nieostre, no to ma swój klimat, to nie ma co poprawiać, ona po prostu taka wtedy miała być. Czy jest według ciebie moment, kiedy tak twoja fotografia, jak i ogólnie fotografia staje się sztuką? Bardzo ciężkie pytanie, ponieważ każda fotografia jest moim zdaniem jakiegoś rodzaju sztuką i jest wtedy jeszcze bardziej, gdy się uda coś pokazać w sposób nieoczywisty, że nie jest to typowo zdjęcie jak do dokumentu, typowo stricte pokazujące daną sytuację, tylko jak uda nam się pokazać coś więcej, czego ludzie normalnie tego nie dostrzegają na co dzień. Jak uda nam się pokazać swoją wizję na tym zdjęciu, to jest sztuka. Czy w takim razie fotografia telefonem to dla ciebie jest fotografia w ogóle? Czy to podchodzi pod taką sztukę, czy nie bardzo? Jak najbardziej. Dzisiaj mamy tak aparaty rozwinięte w telefonie, że spokojnie możemy robić z nimi świetne zdjęcia.
sam się muszę pochwalić, że konkurs, o którym wcześniej rozmawialiśmy, jedno ze zdjęć było wykonane telefonem. Miałem tam możliwość wykonania RAW-a, którego później mogłem sobie edytować normalnie w Photoshopie. To zdjęcie było na tyle telefonem zrobione dobrze, że udało mi się zdobyć złoty medal w kategorii. I jestem bardzo ciekawy, czy jury sobie zdawało sprawę, bo nigdzie nie było takiego opisu, że jest to wykonane telefonem. Więc odpowiem na pytanie, tak, jak najbardziej można robić dobre zdjęcia telefonem. Ale też nie w każdej sytuacji, ponieważ no, są pewne ograniczenia, których telefon nie przeskoczy, jak szybkość działania autofokusu, wielkość matrycy. Na reportażu mogłoby być ciężko, a na jakiejś sesji plenerowej jak najbardziej telefonem można się pobawić, czy jakiś krajobraz, czy jakaś fotografia uliczna. Telefon w zupełności wystarczy. Nie brakowałoby ci bokeh na zdjęciach? No brakowałoby, oczywiście. Trzeba właśnie to, co mówię, rozróżnić do jakiego rodzaju fotografii, bo jak robimy jakiś krajobraz szeroki, no to wtedy no, nie mamy bokehu, ale możemy fajnie zatrzymać i uchwycić światło, więc do takich właśnie szerokich kadrów jak najbardziej telefon jest wystarczający. W telefonach ogromna część zdjęcia to jest jakby interpretacja tego telefonu czy tego komputera w telefonie co do tego, jak to zdjęcie ma wyglądać, jak końcowy efekt wychodzi. Tam jest po prostu ogromna ilość zmian wprowadzonych przez sam telefon. Czy według ciebie to jest nadal zdjęcie, które ty robisz, czy bardziej interpretacja tego komputera? Tak jak wspomniałeś, telefon sam jakby obrabia to zdjęcie za nas, narzuca nam pewien styl. Dlatego jak ja szukałem telefonu dla siebie, to patrzyłem, żeby miał tryb RAW, ponieważ to wychodzi nam gołe zdjęcie takie, jak jest zapisane na matrycy i ja później go edytuję dalej tak, jak mi się to podoba. I to było dla mnie kluczowe, jeżeli można powiedzieć, jak szukałem po prostu telefonu dla siebie z dobrym aparatem, po prostu musiał mieć dla mnie RAW, bo to zdjęcie jest dla mnie surowe. Wiesz co, ja mam osobiście troszkę niechęć do telefonów, jeśli chodzi o fotografię, ale muszę się z tą całkowicie zgodzić. Kiedy przychodzi o uchwycenie chwili, no to nawet nie jesteś w stanie wyciągnąć czasem tego aparatu, a telefon masz zawsze praktycznie w ręce, ewentualnie w kieszeni. Więc to jest dosłownie pół sekundy, żeby włączyć ten aparat, zrobić zdjęcie. Czy uważasz, że telefony kiedykolwiek będą w stanie jakby przedgonić czy dogonić aparaty profesjonalne? Uważam, że nie, ponieważ no, jest bardzo dużo ograniczeń, tak jak wspominałem, wielkość matrycy na pewno, czy szybkość tego autofokusa, gdzie no to jest kluczowe w większości momentów, jeżeli chodzi o fotografię różnego typu. Aczkolwiek nie chcę mówić, że nie, nigdy, ponieważ 10 lat temu też bym nie powiedział, że fotografia w telefonach będzie tak rozwinięta jak dzisiaj. Technologia w takim tempie się rozwija, że na pewno nie powiem nie, nigdy. Zobaczymy, co będzie. Dokładnie. Jak już przy sprzęcie jesteśmy, powiedz mi, co sądzisz o sporze pomiędzy fanami konkretnych marek aparatów? Na przykład my jesteśmy Nikoniarzami, wiemy, że są najlepsze, ale co sądzisz o sporze pomiędzy Canonem a Nikonem, ewentualnie Sony? Czy według ciebie jest sens w ogóle w takich sporach? Ja staram się trzymać na dystans, jeżeli chodzi o takie spory i za bardzo mnie interesują. Często na tych grupach, wiadomo, w jakichś memach się pojawi, bo Canon to, Canon tamto. I tak samo jest pewnie na odwrót z Nikonami. Nie, ja trzymam się na dystans i jakoś nie interesują mnie te spory. Czy to przejście z filmu, czyli z analogowej fotografii na cyfrową, czy wpłynęło pozytywnie na fotografię, czy raczej wydaje ci się, że to była negatywna zmiana? Ciężko powiedzieć. Na pewno człowiek jak fotografował na klisze, to te kadry były bardziej przemyślane. Trzeba było dużo bardziej się przyłożyć do tego, żeby zrobić dobre zdjęcie. A czasami i tak na tej rolce, jak mieliśmy 36 klatek, 5 wyszło dobrych, to i tak była niesamowita frajda z tego. Po przejściu na cyfrę, no nie robi się 36 klatek, robi się setki, a nawet tysiące zdjęć i później mamy możliwość wybierania tych najlepszych kadrów. Przez to te zdjęcia są lepsze, no bo wybierzemy to naprawdę takie ujęcia idealne, ale czy przez to możemy się nazwać lepszym fotografem? To raczej nie sądzę. Tu wspomniałeś o czymś, co mnie też bardzo... No może nie tak interesuje, ale jest dla mnie czymś ważnym. Jeśli robisz zdjęcia, na przykład właśnie na ślubie, starasz się strzelać jak najwięcej z nadzieją, że coś z tego będzie, czy raczej każdy kadr jest przemyślany? Oczywiście wiem, że chwila jest tam bardzo ważna i nie zawsze jesteś w stanie chwycić coś tak, jakbyś chciał, ale czy ogólnie patrząc na całą sesję ślubną, czy raczej idziesz w ilość, czy w jakość? Na pewno jakość, ale przy tym idzie tak samo ilość, ponieważ wiadomo, mam spore zaufanie do swojego sprzętu, wiem, że te zdjęcia, jak wyceluję ostrość, będą ostre,
ale jest mnóstwo takich sytuacji losowych, że ktoś zamknie oczy, ktoś coś tam przymruży, skrzywi się, dlatego zawsze dane ujęcie powtarzam w 3, 4, czasami nawet 5 takich samych kadrach, żeby po prostu mieć pewność, że udało mi się to uchwycić najlepiej jak tylko mogłem, bo czasami po prostu ktoś zrobi kiepską minę i już mamy ujęcie zepsute. No i później wychodzi nam kilka tysięcy zdjęć z reportażu. Czy jest jakieś miejsce, gdzie poleciłbyś jakby reklamowanie swojej pracy nowym fotografom? Czy to jest Instagram, czy może Facebook, czy jest jakieś inne konkretne miejsce? Może jakieś prywatne portfolio, jak strona internetowa? Wydaje mi się, że Facebook, Instagram jest dalej najlepszym do tego narzędziem, ponieważ mnóstwo ludzi ma konta na tych portalach i jak ktoś zrobi taką sesję komuś, to ludzie udostępniają to, widzą to znajomi tej pary i trafia to do wielu ludzi. Tak samo przez to można zyskać nowych klientów, więc jak najbardziej Instagram i Facebooka polecam do publikacji takich zdjęć. Czy uważasz, że strony typu Instagram pomału padają ewentualnie, czy to jest coś, co ma przyszłość? No wiadomo, wszystkie media społecznościowe się starzeją. Uważam, widzę nawet po odbiorcach, że po prostu Facebook zaczyna się starzeć. Instagram pod względem odbiorców na pewno przewyższa Facebooka, że moje zdjęcia trafiają do dużo większego grona tych odbiorców, no ale mamy teraz nowe media społecznościowe, przez które tak samo Instagram robi się przestarzały, ale ja jestem jeszcze oldschoolowy starej daty i nie będę na razie brnął w te nowe media, chyba wszyscy wiedzą, o czym mówię. Ja bym chciał Ci bardzo serdecznie podziękować za to spotkanie. Jestem naprawdę bardzo dumny z tego, że udało nam się to zorganizować. Na koniec powiedz mi jeszcze, gdzie moi widzowie mogą znaleźć Twoją pracę, ewentualnie jak Ciebie mogą namierzyć? Najwięcej moich pracy można znaleźć chyba na Facebooku, na różnych grupach fotograficznych jak Nikoniarze, czy na moim fanpage'u Wiosenny Design. A tak samo ostatnio zacząłem dużo prac umieszczać na Instagramie. I tam widzę, że jest chyba największa ilość odbiorców moich zdjęć i tam teraz najwięcej moich prac się pojawia, więc zapraszam na mojego Instagrama Wiosenny Design. Naprawdę jest to dla mnie szok, że udało mi się przeprowadzić wywiad, że ktoś chce ze mną rozmawiać na ten temat. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. No i dziękuję wszystkim. Dziękuję, że mnie wspieracie, komentujecie moje zdjęcia i pozdrawiam. Hej!